Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Co tam w świecie? O, co tam się dzieje w świecie? Na przykład w takiej włoskiej Ferrarze tacy studenci zrobili sobie nielegalną imprezę. Na 30 osób w prywatnym apartamencie. A tam mają tam, wiadomo, obostrzenia. Wpadła policja i dostali po 400 euro kary na głowę. 400 euro! No przecież u nas to pół akademika miałoby za te pieniądze imprezę. Z odkażaniem włącznie. Albo jeden oszczędny student tak spokojnie na 10 lat studiowania. No tak, no na 10 lat, bo przecież jak jest pieniądz, no to po co się spieszyć? Jak to mówią u mnie na uczelni, jak się student spieszy, to się dziekan cieszy. O. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Historia z dzisiejszego internetu, jeszcze ciepła. Szef MON Mariusz Błaszczak mówi, że nasza marynarka wojenna otrzyma nowy okręt, fajnie, no. I w planach jest też zakup używanych okrętów podwodnych, chyba od Szwedów, tak rozumiem. No nie wiem, czy jakby były dobre, to by Szwedzi sprzedawali, no jakby były dobre, to ja bym nie sprzedawał. Będzie... A ja bym nie kupował z no, kolei. No, no będzie jak z golfami z Reichu, nie? Zadzwonią do pana Błaszczaka ze stoczni. Panie ministrze, no jakbym nie klepał tego okrętu, no zawsze wychodzi przystanek. Jak już... To naszym marynarzom życzymy tylu samo wynurzeń, co i zanurzeń. Wstawaj, szkoda dnia. Mówiliśmy, że ponoć w PiS-ie są niezadowoleni z dzietności u nas w kraju, w Polsce. No nikt nie jest zadowolony tak naprawdę, nie? Że program 500+ słabo działa i w planach PiS-u jest podobno powołanie nowego urzędu do spraw rodziny i demografii. Taki mają plan. Jak znam życie, dzietność od tego nie wzrośnie, ale no na bank. Wybrane dzieci znajdą tam pracę. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Uwaga, istnieje związek, panie i panowie, między grami wideo a samopoczuciem, wyczytałem w internecie. Ja to nie wiem, bo nie gram. Rzecz zbadali uczeni z Oxfordu, słuchaj. Nie mówią wprost, że im więcej grasz, tym się lepiej czujesz, ale piszą, że taki właśnie pozytywny związek istnieje. Panowie, czyli to, no jak zdenerwujecie żonę, dziewczynę, kochankę, mamę, by się lepiej poczuła, kupcie jej urządzenie do gier wideo. Koniecznie, tak? Nie dla siebie. Nie, no. Nie. Nie. Dla paniów, pani. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Widziałeś te w internecie, co to Tomek mówił w serwisie. NASA publikuje zdjęcia z Marsa i jeszcze dodatkowo znalazłem dźwięk z Marsa. To nasze fakty go grały. Mars brzmi tak. Cześć. To jest Mars. Także to... To jest Mars. No to dam trochę głośniej, bo... O, to jest. To jest Mars właśnie. Tak, także, jest na Marsie. Mm-hmm. Powiem wam, no, że Olbratowski milczy troszeczkę głośniej, wiecie, niż Mars. Ale słuchajcie, niż Mars hałasuje, nie? Ale balangi tam nie ma na tym Marsie. No głośno nie jest, no, no to co tu to, no? To są takie dźwięki, powiem wam, ja to mogę nagrać w łazience. Jak no. Nikogo nie ma, no. To wtedy tak. No ale, no, łaziku spróbuj, kibicujemy, tak. Może coś ciekawego ci tam się nagra, wejdzie na mikrofon. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dziś ruszają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie, ale w ostrym reżimie sanitarnym i Adam Małysz krytykuje sprawę. Mówi tak, no skoro mamy robić tam testy co dwa dni i do tego płacić za nie horrendalne kwoty, to może lepiej było odwołać te mistrzostwa, skoro tam mają obawy. Nie, robić? Organizować. Ale dla bezpieczeństwa organizatorzy powinni jeszcze wszystkim skoczkom wskazać miejsce, gdzie mają wylądować. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Uwaga, narada w Zjednoczonej Prawicy była i dziennikarze chcieli wiedzieć, co się dzieje, dlaczego, o czym debatują. Wyszedł do dziennikarzy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i mówi tam, że koalicja jest bezpieczna, ale gdyby się okazało, że jednak rodzą się jakieś problemy, które trudno rozwiązać, to myślę, mówi pan marszałek, że sobie poradzimy sami. No, przecież nie będą lewicy o pomoc prosić. Ale gdyby za każdym razem, jak się rodzą problemy na prawicy, płacili sobie 500+, to by byli zarobieni jak młode kulczyki. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. W Barnaulu teraz przeglądamy dla was internet o poranku. To jest stolica kraju Ałtajskiego, to jest taka daleka Rosja, daleki wschód. Tam atrakcją ogrodu zoologicznego jest śpiewający tygrys. Ten kawałek klatki? Nie, on tego nie śpiewa. Nie, on podobno śpiewa od małego, bo tak się uczył zwracać uwagę mamy. On mówił chyba, mamo, popatrz, mała foka i robił tak. O, to jest tygrys. No.
No to, tak, to ty. No to byłem ja, a to jest to był Tigerek. Nie naśladuj tygrysa, bo się ciebie przestraszę, wiesz. No nie wiem, a jak się okaże, że to jest ten, na którym testowali tę ruską szczepionkę na COVID-a, ten Sputnik 5, czy jak jej tam jest? Że to są takie objawy, no a nie wiem, tak czy siak ja bym temu tygryskowi już więcej wódki nie dawał. Wstawaj, Szkoda Dnia w RMFM. Ja z Anglii, taka wiadomość. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiada plan znoszenia obostrzeń i wyjścia z lockdownu. To fajnie. W Wielkiej Brytanii chcą wrócić do normalności 21 czerwca. 21 czerwca. Ale jak się będzie lato zaczyna? Noc kupały, ale bo to jest ładnie, bo to 21 czerwca to jest dzień muzyki, dzień jogi i dzień deskorolki. No proszę. I to będzie można... 3 dni w jednym. Będzie sobie można robić jogę na deskorolce przy muzyce. No. I to najważniejsze, bez maseczki. Wstawaj, Szkoda Dnia w RMF FM. Wstawaj, Szkoda Dnia w RMF FM.